Witajcie! Dzisiaj porozmawiamy sobie o filtracji wewnętrznej. Przechadzając się po moim ulubionym sklepie, wpadło mi w oko coś takiego. Filtry wewnętrzne Eheim Powerline 200 i Powerline XL. O wyglądzie zbliżonym do wschodnioazjatyckich filtrów. Powiem Wam wagowo, to można na siłce bicki tym robić, bo jeden waży ze 2 kg, a ten z 1,5. Zobaczymy sobie, co tam producent nabazgrał na pudełku. Obejrzymy sobie te filtry z każdej strony, pod lupą. Odpalimy je w akwarium, zobaczymy, jak mielą wodę. Także zapraszam serdecznie na film. Prezentowane produkty dostępne w Czmielu, linki w opisie filmu. I to jest waga, łucznik. Zeno, na ciebie głowa nie boli, po co ci waga? Patrzcie na to. 1,7 kilo. Kto wam zważy filtry jak nie ja? 1,2 kilo, no niewiele się pomyliłem. Dobry bicek po paru tygodniach ćwiczenia. Dobra, ale waga na drzewo. Bo nie o tym dzisiaj, tylko o tym. Cóż my tutaj mamy? Eheim Powerline XL. Brand of Year 1548. Oni mnie rozwalają tymi naklejkami. Na wszystko, co mają, naklejają, że najlepsze na świecie w 2019-20. Nie ma to, jak sobie samemu zrobić naklejkę i powiedzieć, że jesteśmy najlepsi. Ale wiecie, grunt to wysoka samoocena. 3 lata gwarancji, super. No, moc urządzenia 28 W to jakiś kosmos. To prawie jak odkurzacz. To tu pewnie jest pompa z 1 000 000 L na godzinę przy takiej mocy, nie? Do akwarium powyżej 200 litrów. Pompa 1200 litrów na godzinę. A akwarium słodkie, jak i morskie. Inclusive diffusor, pojęcia nie mam, o co chodzi. To jest pewnie taki difuzor, którego można dokupić oddzielnie, bo już coś takiego widziałem. Made in Germania i model mniejszy, Powerline 200. Oczywiście nalepka. 3 lata gwarancji, super. No, moc już trochę lepsza, 10 W, a nie 28. Do akwarium od 100 do 200 litrów, pompa 600 litrów na godzinę. Słodkie, morskie. Diffuzor included. Co to jest? Ble, coś Eheim. Wirnik. Tutaj co? Francuski, hiszpański. Instrukcja.pl w środku nie widać, ale poszukamy. Parametry urządzenia. Powyżej 200 litrów, pompa 1200. Podnoszenie wody 2 metry, ale jaki to ma związek, jeżeli to nie jest kubeł, to gdzie my mamy to podnosić, nie wiem. Pojemność infiltrato 700 cm sześciennych. Consumo Electrico 28 W, wymiary urządzenia 33,5 cm na 75 na 80, spore. Od 100 do 200, 600 litrów, 1,5 metra podnoszenie wody, pojemność na media 390 cm sześciennych. Consumento Electrico 10 W. Wymiary 28,5 na 6,5 na 7,5 cm. Żółtek. Taką rybę to ma chyba Chopin, albo mnie się zdaje. Dobra, co my tu mamy? Kolec. Kod QR, czyli to chyba nowsze. Już były komórki takie, wiecie, dotykowe. Tu już chyba nie. Nie, też jest. Nie, sobie jaja robię, wybaczcie, to nie to, że wiecie, ja sobie lubię tak trochę pośmieszkować. Niemiecki, angielski, francuski, espaniolski i przekrój urządzenia. Głowica, to ten chyba dyfuzor, dławik, rurka. Tu coś, kosz, gąbka, przykrywka. Tu też są dwa koszyki, też przykrywka, tylko trochę mniejsza. I tu te same parametry. I niemiecki, angielski. Kosz widzę z takim kominem, którego nie cierpię. I gąbka, w której tracimy miejsce, bo jest ten komin. Ale jak ktoś mi napisał, ja się nie znam na filtrach, więc tak gadam. Dobra, tutaj jak te kosze spiąć i tutaj co? To samo, tylko w innych językach.
No dobra, tyle mamy na pudełku, ale co w pudełku? Zapakowane jak Arka Przymierza, ale jestem na to gotowy. A to zaczniemy od mniejszego. Mam swój nożyk, żebym się nie pociął. Fitu, fitu, fitu. Zawsze jak otwieram takie zabaweczki, to mam świetny humor. Dobra, żeby nie popsuć, to trzeba podważyć i pociągnąć. Lata praktyki w otwieraniu pudełek. A co u góry? Numer producenta. Filtr wewnętrzny jest polski i będzie pewnie instrukcja. Będzie, no. O Jezus, jaki ciężki. Naprawdę. Przewód jak duże laska. Naprawdę, tu nikt nie oszczędzał na takich rzeczach. I dobrze, na bezpieczeństwie nie ma co oszczędzać. Przyssawki hejmowskie, sławne, ponoć najlepsze na świecie, pakowane oddzielnie, nawet nie podarte, bo czasem wyciągam z pudełka i podarte, jakby ktoś tu podarł. Czy jest polski? Nie ma. Czyli polski to sobie możesz, przyjacielu z Cebulandii, pewnie w internecie znaleźć. A są chociaż obrazki? Tak, jest pięknie przekrój, numer części, jakby się coś połamało. To co sobie domówić. I patrzę, czy jest tu coś ciekawego, że można oczywiście z napowietrzaniem, można bez. Tu coś po bokach nacisnąć, jak chcesz wyciągnąć zenuś, żebyś nie połamał. Zobaczcie, jaki wirnik tutaj czpień, tu jakaś uszczelka. O, jak wyczyścić środek, to zakręcić. Milion ostrzeżeń, najlepiej nie dotykaj do prądu i na... Co? To jest magnes. Jak masz rozrusznik, to 20 cm od rozrusznika, bo ci przestanie rozruszać. I ty się przestaniesz ruszać. I do prądu gniazdka, tak? Jakie są na świecie gniazdka? No dobra. Tradycyjna podpałka. Zawsze czytajcie. Germanie. Wydrukowane w Germanii. Dobra. Gwarancja. O Jezu, a cóż tu my tu mamy? Jakieś klocki Lego. To ten nasz difuzor. O, mówiłem o tym, że takie udarte, przyssawka. Tutaj jakieś przyjściówki. Boże drogi, no dobra. Aha, bo tutaj możemy sobie różne cuda zrobić. A więc zaraz zrobimy. Patrzcie, to wygląda dosłownie jak pompa obiegowa, która ma nóżki, tu przyssawki, fik, tu woda, fik, z tej fik. Normalnie pompa obiegowa. Niemiecka, 10-watowa. Tutaj jakieś zatrzaski, żebyś ty tego nie połamał. O, jak się do tego dobrać? Tu nacisnąć i wyciągnąć. Tutaj patrzcie, żeby był przepływ cały czas, ale i tak tu czyściutka woda wpada i ciągnie ją filtr do góry. Gąbka. Patrzę, czy są, wiecie co, wloty wody na drugim koszu. Są. Szkoda, bo jakby ich nie było tutaj, to można by było drugi kosz zasypać ceramiką. No tak w sumie też można, ale się troszeczkę szybciej zabrudzi. No, patrzcie, normalnie pompa biegowa, dlatego taka ciężka, to zaraz się nią zajmiemy. Mój ulubiony zielony plastik, najładniejszy kolor na świecie. Ty patrzcie, Zenuś, ty ślepoku, jest tu patent nie z tej ziemi, zobaczcie, ta kratka, ona jest ruchoma i możemy ją zapewne jakoś tutaj dać w dół i to zamknąć i wtedy będzie można bez problemu zasypać ceramiką. No super patent. Tylko jak to działa? Czy to się wyciąga? Czy to się przesuwa? Wiecie, nie chcę połamać, a to się na bank
Na bank to da się, żeby to zjechało, nacisnąć. Nie, chyba wyjąć jednak. Wyjąć czy nie wyjąć? Nie chcę tego zepsuć. O, patrzcie jaki bajer. No, super. No to mnie inżynierowie ze Heima zaskoczyli bardzo pozytywnie. Bo te okienka można zasłonić. I patrzcie, zasłaniamy sobie, żeby woda... No dobra, uznajmy, że jest zasłonięte. Żeby woda tędy nie wpadała. Sypiemy tutaj sobie ceramikę. To sobie zakładamy. Tu mamy gąbeczkę jako filtrację wstępną. Aha, bo woda jest zasycana tylko tutaj z tej strony. Czyli tu nam woda wchodzi. Wstępne mechaniczne oczyszczenie. Mechaniczne dokładnie. I potem przechodzimy na biologiczne lub chemiczne. Jak sobie damy tu jakiś węgiel. No, no, no. To jest fajne. To mi się podoba. Super. Brawo dla tych Państwa. Tak, badam, wiecie, spasowanie plastików. Tu. No. Żaluzje, rolety. No dobra, sama pompa. Jak każdą pompę, pewnie się to odkręca i to odkręca się w tą stronę. Patrzcie, schodzi. Ładnie, czpień ceramiczny. No, wirnik. Konkretny, dwuczęściowy, to można ściągnąć, jakby się połamało, to tu się wtedy fik, to schodzi. I nasz silnik. Coś czuję, że będzie to robiło przeciąg w akwarium. Jest. No dobra, a co tu możemy sobie z tego zbudować? Zenek podpisz na wizji i będzie. Tritu titu. Co to jest? Było w instrukcji. Ale wiecie co? Już wiem. Patrzcie co to jest. To jest tu. To jest tu. I wtedy fik tu. Tak? Tak. I teraz nie wyjmiesz gamoniu. A nie, wyjmiesz, dobra. Dobra, zrobimy to poza kadrem, moją gimnastykę. A, i co jest jeszcze fajne, właśnie zauważyłem? To pewnie da się jakoś ściągnąć, tak? Skoro się rusza. No nie. Można to odczepić, ale myślałem, że można, wiecie, zostawić na przystawkach w akwarium i ściągnąć cały filtr, żeby przystawki zostały. Ale generalnie w sumie możemy to odczepić. No tu nam się wyleje woda. No to już nie tak, jakbym chciał, ale dobra. Co tu jest? Łabasz. Widzicie to? Tu normalnie to jest króciec na wąż. Ten mniejszy będzie 20 i wtedy to możemy ciach. Patrzcie, kurza twarz. Fajnie, że to dali. Można to zrobić tak, można dać wąż, można sobie wypompować wodę z akwarium. No super. I chyba tak to ma być. Uszczelka. I co ty? Aha, pepchać. Założyć. I dławik.
żeby nie siorbało. I mamy coś takiego. Wiecie co, jakbym nie miał natleniania, to po prostu bym to wykręcił i już. Ale jak bym chciał natlenianie, to by to było. I niestety filtr nie ma regulacji prawo-lewo. Tylko po prostu jak go wsadzimy, tak będzie dmuchał. Ciekawe, co to robi. Czy to jest regulacja mocy? Chyba nie. Chyba nie. No dobra. Model to był Powerline 200. To zobaczmy sobie tego większego. Ale fajnie, że to dali. Naprawdę. Taka pierdółka. Mnie zawsze cieszą takie pierdółki. Rozwojowo można sobie wykorzystać tą pompę do czegokolwiek. Nie jest, nie wiem, czy jest w stanie na przykład wpompować wodę z wiadra do akwarium. Ta może nie, ale ta z większego już pewnie tak. Dobra, to ten idzie tu. To sobie zabierzmy. I bierzemy większego. To będzie pewnie to samo, ale w większej skali. Dobra, to nam niepotrzebne. Tu jeszcze dostaliśmy jakąś śrubkę. Co to kurde jest? O, inaczej. O kurde. Jakieś tutaj uchwyty. Trzeba będzie ze mną zajrzeć do instrukcji. Patrzcie, tu można było nacisnąć w tym mniejszym. Tu takiego przycisku nie ma, ale jest. Jest mądrzejszy chyba. Tak, tak, bo jak ja to naciskam, to wychodzi. O, wtedy patrzcie. No, tu już jest to bardziej przemyślane. A dolny? A dolnego sezonu się nie otworzysz, bo nie mam przycisków. Dobra, tak tego nie będziemy moczyć. O kurza twarz. Patrz, jaka fajna pompa. 20 litrów na minutę. Ale kurde pompisko. Patrzcie na to. Już wiem, dlaczego powyżej 200 litrów. Uszczelka. I zakrętka. Tu jest ten dyfuzor. Ten uchwyt mnie ciekawi. I ta śrubka, ale wiecie co, no muszę zajrzeć do instrukcji. Co tu poeta miał na myśli? Patrzcie, to się daje tak od góry i wkręca się. A tu taki chyba dystans. O cie panie. No dobra, ale już jest jaśniej. Też mamy kruciec i możemy to wykorzystać jako pompę, czy to obiegową, czy do podmian, czy do czego tam chcemy, do podlewania ogródka. Tu jest to nasza
Dzida. To jest patent, nie? Dobra, to jest to samo, to jest to samo, to mnie interesuje ten zaczep. A, w ten sposób i zobaczcie do szyby, spoko, jest ok, a to dystans. Dobra, założę to, potem się będę męczył. A, bo tu nie mamy przyssawek, tylko mamy, patrzcie. Fik. I tutaj go będzie można wyjąć całego z akwarium. Zobacz, żeby się nie gibał. Tak, to nam nie przeszkadza, to jest do szyby. Spoko, nie? Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w akwarium. Czyli już wiemy, jak wyglądają. No, wyglądają naprawdę porządnie i mocno. Czuć z nich moc. To zobaczmy, jak dmuchają, nie? Jest naprawdę cichy. Słychać tylko ten pęd tego powietrza z tego dyfuzora. I on jest super regulowany, patrzcie. Ale zobaczcie, jak to dmucha. Widzicie to, co się dzieje? Po prostu masakra. Jaką to ma moc. Więc jak ktoś by chciał super mocny filtr wewnętrzny, to to jest rzeźnik. Aż się boję tego większego podpinać. Wiecie co, ten strumień jest taki mocny. Ja spróbuję to wykręcić. Zobaczymy, jak będzie bez tego. Ale jest naprawdę cichy. No, bez tego. Widzicie, co tu się dzieje? Można oczko wodne zasilać i robić wodospady i cuda. Aż się boję podpiąć tego większego brata. I tu mi moc pokazuje na mierniku 10,7. No powiem wam, że mnie zamurowało. Już wiem, po co jest to cała instalacja. W basenie można robić sztuczne fale. Co tu się dzieje? To zobaczmy, co tu się będzie działo. Zaraz będę miał powódź w pokoju. Nie, no nie mogę tego mocniej wyciągnąć, bo jest po prostu masakra. Dobra, ale spróbujemy to wykręcić. Trzymajcie kciuki. No to teraz będzie siaczka. A ktoś rower wodny? Damy wyżej. Jeszcze raz. I moc urządzenia, tam było ile? 28 na...
Na pudełku no pokazuje 26,3. Powiem wam, no zamurowało mnie. Patrzcie, co się dzieje. Czy to wam zrobi pralkę w 60 litrach? To wam powyrywa normalnie rośliny z korzeniami i żwir wyrzuci na zewnątrz. Także nawet nie mam co tu gadać o podsumowaniu, bo to są chyba najmocniejsze filtry wewnętrzne, jakie w życiu w rękach miałem. Moc urywa normalnie ręce przy samej tej, no, przy samym kolanie. Nie zapomnijcie dać znać w komentarzach, co myślicie o tych potworach. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Prezentowane produkty dostępne w Czmielu. Linki w opisie filmu.